Showbiz. Witam cieplutko. Słuchajcie, więc to chyba trochę takiego rock'n'rolla, prawda? Zagramy dzisiaj. Jaki jest tu prymka tej całej sprawy? Więc ja zaczynam na progu poprzeczkę, mam palec na progu siódmym, ale czwartym dostrawiam dziewiąty na G. Gram strunę czwartą, trzecią. To jest mój pierwszy, potem zdejmuję. Dalej gram strunę czwartą, trzecią, czyli mamy. Potem przesuwam te dwa palce tu, w to samo miejsce, tu miałem pierwszym przykryte, ale przesuwam, bo potem chcę grać dalej. Więc mam ten dźwięk, ale z tymi palcami dogrywam tutaj próg w bok. Na strunie trzeciej gram cis. Tu mam zejście D, D, dis, D, cis. Co się dzieje? Prawda? Od początku mamy, więc może bliżej. Widzimy chyba. Może dajmy troszkę zoom. Ups. Więc siódmy jestem tu. Czwartym dostawiam. Trzecim możemy. Czwartym jest wygodniej. Gram dwudźwiękami na początku. Wiecie, tylko dwa dźwięki. Struna trzecia, czwarta. Pierwsza część. Potem przestawiam. Trzecia, czwarta struna. Te same dźwięki uderzą. Ale schodzę, prawda, do cis. Prawda? Potem te dwa palce przestawiam na próg piąty i taka sama jest opalcowanie. Te dwa uderzam i przechodzę na H. Prawda? Jeszcze raz popatrzmy sobie powoli na całą sprawę. W tym momencie ja biorę C5 i przesuwam C5 na piąty próg, czyli trzeci próg, do piątego gram power chords. I uderzam A. I zaczynam od nowa. Dodaję troszeczkę tego basu za... Prawda? Więc to się dzieje generalnie, możemy powiedzieć, że w ten sposób tiram, taram, bas dogrywam. Prawda? I tu już nie ma miejsca na bas, gram CD, ok? Więc tak to wyglądałoby. W drugiej części sobie zagrałem akordy, które mi podobały się. Wam, jeżeli podobają się wam jakieś inne i macie inne odczucie, prawda, harmonii. Ja mam bardzo klasyczne, jak słyszycie. Więc ja lubię ciepłe brzmienie, bez jakichś krzywych w harmonii. Ja wiem, że metalowi chłopcy to lubią tak inną harmonię, ale ja sobie po tych właśnie zagrałem. Może jeszcze połączmy to wszystko razem. Do tego momentu i F gram, F5. Do G5. Dwa palce na środku gitary. Asus, prawda, któryś tam. I jeszcze gram potem D, też dwa palce. Czyli to jest... A za drugim razem gram. Schodzę pół tonu niżej do E. Dwa tak tu mam. Dwa raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy. Mogę sobie, prawda, do dziewiątki sięgnąć. I od nowa zaczyna się cała sprawa. No słuchajcie, przy okazji chciałbym tu więc powiedzieć kilka spraw.
Więc słuchajcie, tego typu granie, więc możemy, ta prawda, tu już wiecie, że tu dwudźwięki dogrywać do durowego. Dobra. I teraz tak, możemy grać zawsze, dwa dźwięki na strunie trzeciej, czwartej, to zrobi. Do czego zmierzam? Chcę powiedzieć o tego typu graniu, wiecie, takim trochę, zaraz powiem, będzie, ja nie wiem, pewnie się narażę, więc jak ja pierwszy raz usłyszałem polskie TSA, myślę, o co do cholery, czemu oni grają numery AC/DC? Tak, dla mnie to jest typowe AC/DC, więc skąd się bierze to granie? Więc chciałem tu powiedzieć o typowych takich, prawda, ustawieniach paluszków na gryfie, które łączą się z brzmieniem AC/DC. I w tamtym wczesnym momencie, z całym szacunkiem naprawdę dla pana Andrzeja Nowaka, to takie granie było dla mnie... mało wyszukane. Wiecie, to było dla mnie kopiowanie AC/DC w bardzo prosty sposób. To się przyjęło. Ja nie wiem, chyba w Polsce nawet nikt nie powiedział, że oni grają jak AC/DC, pod AC/DC. Dla mnie tak, to jest oczywiste. Możecie się ze mną nie zgadzać, to jest moje, prawda, prywatne, więc jeżeli chcemy podążać z tej półeczki, prawda, więc tak jak mówię, zawsze dwa... To, co pan Andrzej Nowak robił. Prawda, to jest typowe AC/DC. Jest lekcja, jak to grać. Ja tam zagrałem kilka numerów AC/DC. Z całym szacunkiem dla AC/DC, bo dla TSA, bo w końcu ktoś musiał przełamać tę barierę, prawda? Padło na nich i przewspaniały gitarzysta Andrzej Nowak. Słuchajcie, ja kiedyś mówiłem, jak usłyszałem Nowaka, jak grał z Nalepą Modlitwę, ja myślałem, że to będzie koniec mojej gitary w 80-tych latach. Ja przez tydzień czasu nie dotknąłem gitary. Doskonała postać. I był Polakiem. To jest, wiecie, tak się nie zdarza. Więc wracając do naszej sprawy. Przepraszam, rozgadałem się trochę. Więc zawsze te dwa palce wam zrobię. Na przykład. Prawda? Tu piąty, siódmy to na ślepo możecie. Dobra, jak to? Możecie również grać piąty, te dwa i dostawiać to, co ja zrobiłem na początku. Dostawiać czwarty palec, dwa progi dalej. Tak jak pan Andrzej Nowak pewnie grał tak dużo. Jest już więcej, to wtedy możliwości są większe, prawda? I tu. Więc te dwa, ten do gry mamy tu i te. No, żeby sobie tymi też grać, prawda? Wiecie. No oczywiście piątki zawsze, power chord, zawsze się sprawdzą w tych układach. Dobra, i tu te wszystkie AC/DC-owskie. Prawda? Jakieś tu uwagi mamy jeszcze? No chyba nie, słuchajcie, jak są wśród was tacy, którzy kochają AC/DC, no to tak najszybciej zagracie. Skoncentrujcie się tu na tych otwartych dużo strun i tu, prawda? Na przykład. To właśnie tą... Tym układem palców gra i jest Hell of Bells lekcja, jak grać dokładnie, już nie grałem tego. Jak widzicie, od lat tego nie gram. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Take care, guys. Bye, bye. See you soon.